Cześć, tu Dominika Wysocka i zapraszam Was na program Max 50. Skoda Superb iV, hybrydowa odsłona eleganckiej, przestronnej limuzyny, 218 koni, 40 km w trybie elektrycznym. Volkswagen Arteon Shooting Brake, czyli powiększona kombi wersja eleganckiego Arteona i wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami na pokładzie. Hybrydowy Mercedes GLE Coupe. Hybryda dostępna jest zarówno z silnikiem benzynowym, jak i wysokoprężnym, a zasięg na prądzie to nawet 100 km. Peugeot 2008e, całkowicie elektryczny SUV z nowoczesnymi technologiami, który może pokonać nawet 320 km. Ford Raptor, majestatyczny wygląd, niesamowite rozmiary, pick-up zoptymalizowany pod kątem wysokiej prędkości jazdy po bezdrożach i zdolności do jazdy w dowolnym terenie. Hybrydowa Honda CR-V. Pierwszy SUV Hondy w Europie wyposażony w hybrydowy układ napędowy, dwa silniki elektryczne i motor spalinowy. Golf Variant. Więcej Golf oznacza więcej miejsca, więcej cyfrowych rozwiązań, więcej stylu w codziennym życiu. Mercedes klasy S. Dzięki tylnej osi skrętnej może zmniejszyć ring zawracania o 2 metry. Zawieszenie kontroluje sytuację 1000 razy na sekundę, a na pokładzie znajdziemy nawet 31 głośników. Do dyspozycji mamy 10 rodzajów masaży. Ultraluksusowa limuzyna. Elektryczny Citroen C4. Nowe wcielenie, ostrzejsze linie, nietypowe proporcje i oryginalne motywy. To wszystko sprawia, że samochód stał się bardziej charakterystyczny. Zasięg do 350 km. Isuzu D-Max. Pick-up, którego główny cel pozostał ten sam, przewieźć jak najwięcej, dotrzeć tam, gdzie utknie większość SUV-ów, i te zadania D-Max realizuje i do tego robi w znakomitym stylu. Toyota Highlander to świetne auto na długie trasy, które poza przestrzenią oferuje także wysoki poziom komfortu, jak przystało na Toyotę. Ma oczywiście oszczędny napęd hybrydowy. Volkswagen ID.4. Zasięg, przestronność, wyposażenie plasuje ten model w czołówce aut elektrycznych. Zasięg to blisko 500 km. Skoda Enyaq iV. Wygląd jest innowacyjny i przyciągający uwagę, a jednocześnie bardzo klasyczny. Uniwersalne auto z potężnym zasięgiem do 534 km. Toyota GR Supra to auto bogatej tradycji, które gwarantuje najczystszą radość z jazdy. Ekscytujące połączenie mocy, harmonii i zwinności podbija serca fanów motoryzacji, dając im niespotykaną przyjemność prowadzenia w sportowym stylu. Prezentowany już Citroen C4, tym razem w wersji benzynowej. Mamy tu nawiązania do modnych ostatnio pięciodrzwiowych coupe o podniesionym nadwoziu i zwiększonym prześwicie. SsangYong Rexton łączy solidne elementy z eleganckim miejskim stylem premium. Zbudowany na ramię to prawdziwy SUV, zdolny pokonać trudny teren, do tego bardzo bogate wyposażenie i konkurencyjna cena. Nowy Mercedes klasy C. Bardziej przestronne wnętrze o świetnej jakości wykonania, super nowoczesne rozwiązania z obszaru inforozrywki, jak i systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Toyota Hilux, 8. generacja, to stylowe auto z nowym dynamicznym silnikiem. Model ten zyskuje na komforcie i jakości jazdy zarówno na drodze, jak i w terenie. Honda Jazz. Hybrydowy zespół napędowy Hondy Jazz łączy natychmiastową moc elektryczną z autonomią wydajnego silnika benzynowego. To idealne połączenie do miasta i nie tylko. Ford Kuga to już trzecia odsłona tego popularnego, kompaktowego SUV-a i jak dotąd zdecydowanie najlepsza. Skoda Octavia iV to jeden z najczęściej wybieranych samochodów w Polsce, teraz w wersji hybrydowej. Przez 60 km możemy jeździć w trybie bezemisyjnym. SsangYong Tivoli to jeden z bardziej komfortowych, kompaktowych crossoverów. Auto zachowuje się pewnie podczas dynamicznego pokonywania zakrętów czy gwałtownych zmian kierunku jazdy. Volkswagen Arteon jest jak ten poprzedni, bardzo dobry, tyle że jeszcze lepszy. Ciekawa propozycja, której naprawdę trudno cokolwiek zarzucić. Mercedes EQC. Elektryczny, luksusowy, ogromny SUV o sportowych osiągach. Napęd na 4 koła, 408 koni mechanicznych i 5 sekund do setki. Do tego najnowocześniejsze technologie i zasięg 400 km.
Citroen C3 Aircross to miejska propozycja dla kierowców, których nie interesuje sportowe zachowanie auta w zakrętach i wciskające fotel przyspieszenie. Jest modnie, praktycznie i wygodnie. Volkswagen Tiguan All Space to opakowane auto rodzinne z olbrzymim bagażnikiem, z drugiej strony dynamiczny SUV oferujący moc, zwinność i przyspieszenie charakterystyczne dla zgoła innej klasy pojazdów. Który samochód podobał się Państwu najbardziej? Czekam na głosy. max50@autograf.pl. Z listopada 21-letnia koszalinianka Dominika Wysocka zwyciężyła w 10. edycji programu Top Model. Dominika studiuje i na stałe przebywa w Warszawie. Z okazji świąt przyjechała do Koszalina i znalazła chwilę na rozmowę. To była 10. edycja, zwyciężyłaś. Czy będąc nastolatką jakoś z wypiekami na twarzy śledziłaś 4., 5., 6. edycję, mówiąc, że kiedyś tam muszę wystąpić? Śledziłam, to prawda. Jednak nie miałam, jakby nie byłam jakąś niewiadomą jaką fanką, że o Jezus, moim marzeniem było wystąpienie w tym programie. Nie, po prostu śledziłam, bo fajnie zawsze gdzieś tam oglądałam, no jednak to życie modelek było dla mnie zawsze jakimś ciekawym takim wydarzeniem. No ale nie miałam czegoś takiego, że o Jezus, ja tam muszę być, zrobię to. A jako mała dziewczynka ubierałaś buty mamy, na obcasach chodziłaś, coś takiego? Były, zdarzały się takie rzeczy, jak najbardziej. Gdzieś ten pociąg do modelingu był u mnie od zawsze, ale nigdy jakoś tak nie sądziłam, że może mi się udać i że mogę mieć jakieś szanse, także to jest jakiś cud po prostu. No to jak do tego doszło, że dojrzałaś, że jednak wzięłaś udział w tym programie? Wszystko zaczęło się w Koszalinie, bo w ogóle przez to, że no, żyjemy teraz w takich warunkach, jakich żyjemy na świecie, to duża część castingów odbywała się jednak zdalnie, tak, online. I musiałam wysłać filmik, gdzie musiałam tam siebie zaprezentować. No i to się właśnie wydarzyło w Koszalinie. No ale do wszystkiego namówił mnie mój chłopak. Ja sama nie wiem, no gdyby nie on, to ja nie wiem, czy ja bym w ogóle była w tym Top Model, szczerze mówiąc, bo ja jestem taką dość wstydliwą osobą i nie myślałam, że mogłabym się tam po prostu dostać. A on jakoś tak mnie namawiał, nie wiem, on mówi, że miał przeczucie, że mi na pewno w tym roku pójdzie, że to jest jubileuszowa edycja i że mam się zgłosić, że to jest ostatnio, że albo teraz, albo nigdy. No to już tak mówię, no dobra, niech mu będzie, że po prostu coś tam w końcu skończy mi tutaj gadać nad uchem i zobaczymy, no będzie to, nie będzie, no zobaczymy jak to będzie. No i tak się stało, że się do mnie odezwali, no i... Duża była konkurencja. Ile osób się zgłosiło w ogóle do tej 10. edycji? Nie wiem, ile się zgłosiło. Nie mam pojęcia. No, tam zawsze jest tysiące. Ale jakieś selekcje po drodze były, zanim doszło do tych telewizyjnych produkcji? Tak, oczywiście. Tak. Tam jeszcze ludzie mieli różne rozmowy z jurorami online i tak dalej. Jakby też castingi chyba trwały, nie wiem, 2 miesiące? Coś w tym stylu. Ja wysłałam zgłoszenie w ostatni dzień, także nie wypowiem się za dużo. Dobrze, a który z tych jurorów jakby był może najbardziej, jakoś miałaś obawy przed nim, był może najmniej przyjemny, najbardziej krytyczny, kto? Każdego się w jakiś sposób obawiałam. Nie miałam jakiegoś takiego jednego jurora, którego bałam się tak, o Boże, że w ogóle nie podchodź bez kija. Nie. Raczej tak byłam ciekawa wszystkiego, dowiadywałam się po każdym jakby takim etapie kolejnym o nich. Ale czasami jakieś złośliwości szły od nich? No, oczywiście, jak najbardziej. Na tym to wszystko polega. Znaczy, taką osobą też, której się bałam opinii, to zawsze była pani Kasia Sokołowska. Bo już to taka kobieta, która... nie wiem jak to jest, ale po prostu na nią się patrzy i na nią po prostu ma się do niej taki szacunek od razu. I to była taka osoba, na której zawsze zdaniu faktycznie każdemu z nas zależało. Ale do jakich też zawsze komentarzy, to obawiałam się Marcina Tyszki, bo on miał takie riposty czasem po prostu rury. Tak, że ja nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać, a tak to wszystko było w sumie w porządku. W telewizji to było pokazane tak, że na tych obozach szkoleniowych tam panowała rodzina, przyjazna atmosfera, nie było tam zawiści, jakiejś złośliwości, podkradania bielizny, chowania butów, żeby komuś się coś nie udało? Akurat w naszej edycji tak nie było. Była naprawdę super atmosfera, zresztą wydaje mi się, że to też świadczy o tym, że cały czas się spotykamy ze sobą. Czyli utrzymujecie kontakt, tak? Tak, cały czas widujemy się. Z Nicole też, z Julią, naprawdę tam z większością uczestników, którzy, wiadomo, ten kontakt, ci co mieszkają akurat w jednym mieście jest większy, ci tam niestety gdzieś tam dalej, no to tylko taki internetowy, ale na miejscu na przykład w Warszawie, gdzie to mieszkają, to stale się spotykamy, utrzymujemy kontakt, planujemy nawet wspólnego Sylwestra, także...
To skąd się wzięły kontrowersje wokół tego finału, że to jednak Nicole powinna wygrać? Znaczy, zaróż mi to dziwnie, też tak uważasz, że była lepsza od ciebie? Ojej, ciężko mi powiedzieć, czy była lepsza. Jakby ja też jestem taką osobą dość krytyczną wobec siebie. Ale byłaś autentycznie zaskoczona tym wynikiem, tak. Czy byłaś pewna, że to jednak Nicole wygra? Nie, ja. Znaczy, no, gdzieś tak czułam, że Nicole po prostu wygra. Wydawało mi się, że też no, jest zupełnie inna. Też wydaje mi się, że to może kwestia tego, że ja miałam duże wsparcie jednak tutaj z Koszalina, rodzinne miasto. No, myślę, że naprawdę mogę zawdzięczać tutaj dużą część tych głosów koszalinianom. A Nicole jednak przyleciała do nas z innego państwa, więc wydaje mi się, że to też miało gdzieś tam jakieś swoje właśnie odbicie na głosowaniu. Kalendarz na 2022 ma zapełniony sesjami, udziałami w pokazach? No jakby szykuje się dużo rzeczy, ale też nie mogę o nich mówić. No mam nadzieję, że będzie wszystkiego jak najwięcej, dużo możliwości. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów takich no, covidowych, no bo to jednak działa na modeling w dość mocny taki sposób. Dużo jest ograniczeń albo jest odwoływane pokazy i tak dalej, także mam nadzieję, że będę po prostu miała okazję dużo pracować. Takie zwycięstwo oczywiście pomaga, ale czy ułatwia, ale czy zapewnia sukces po tym roku, kiedy kontrakt się kończy? No właśnie poprzedniego uczestnika finału 9, Michał wygrał. Mikołaj, tak. Przepadł właściwie. 2018 też chłopak wygrał, przepadł, no tyle co Kasia Szklarczyk jakoś tam istnieje gdzieś. Masz jakiś patent na to, jak to zrobić? Ja sama się tego wszystkiego obawiam, jeżeli mam być szczera. Jakby boję się faktycznie tego, że wygrałam, a później co? Nagle będzie cicho, jeżeli ja nic nie robię. Jakby ja mam chęci bardzo dużo, mam dużo planów, wiem, że muszę nad sobą popracować, jeszcze nad ciałem i tak dalej, nad w ogóle całą sobą. I ja staram się do tego dążyć. I jakby też słyszałam od jurorów, że często gęsto uczestnicy top model jakby myślą, że to wszystko przyjdzie do nich samo. Ja wiem, że tak po prostu nie jest i że trzeba na wszystko zapracować. Mam nadzieję, że taką będę miała też możliwość, ale jednak, wiecie, no, chęci to nie wszystko. Mamy też agencję nad nami, która to w większości ona nam załatwia pracę, więc mam nadzieję tutaj, że też wszystko będzie dobrze. Plus no, teraz mamy takie czasy, że no, nie jest też kolorowo, mówię, w modelingu. No ale takie nastawienie człowieka też myślę, że jest jedną z takich ważnych tutaj kwestii, a ja mam je bardzo dobrze tutaj, nastawienie jest i mam nadzieję po prostu, że mi się uda. Ale masz czas na studia? Chcesz być panią inżynier środowiska? Czy jakieś inne plany się zrodziły? No właśnie, tu jest taki problem, że zrobiłam po prostu przerwę i od października będę jakby znów powtarzać ten rok, bo przez jednak program no, sporo zaległości mi przyszło, dużo nieobecności i no, to już nie było zbyt kolorowo, po prostu za dużo było wszystkiego na raz. Nie dawałam sobie rady, a nie jestem osobą, która chciałaby robić wszystko tak na 20%. Więc stwierdziłam, że też nie chcę zmarnować tej szansy, także postanowiłam po prostu, żeby zrobić no, taką po prostu ciekankę roczną, a od października znów wrócić na trzeci rok. Kamera cię lubi, dość swobodnie czuję się przed kamerą, a jak było w tych produkcjach, gdzie tam była przybieranie, jakaś intymność, trochę nie było z tym problemu? Nie było. Wchodzili wszędzie tam rzeczywiście? No, to prawda. Kamery były wszędzie, wszystko widziały. Jednak człowiek tam żyje trochę w innym świecie. My jakby nie mieliśmy kontaktu z taką rzeczywistością. Żyliśmy tylko w swoim gronie, w takiej jakby budce z papieru, ja to się śmieję. Pod kloszem. Tak, trochę tak. I jakby człowiek już w pewnym momencie nie zwracał na to uwagi. Po prostu miał gdzieś tam zakodowane, że musi coś zrobić. No i nieważne, no trudno tutaj kamera, no ale muszę się rozebrać. No to trudno, no co mam zrobić, tak? Więc to już jest 10. edycja. Każdy z nas też wydaje mi się, że znał po części zasady tego programu. Nawet w kuchni nigdy nie wiesz, jak to wygląda właściwie. To prawda, też można faktycznie, no jest dużo czekania na pewno, wiecie, to wszystko trzeba też ustawić, to są kamery, więc ogólnie ja bardzo dobrze wspominam ten czas. No jakby nic złego mi się tam nie działo, czasem było ciężko, no bo wiadomo, to jest jednak konkurs, program. Ale ja akurat mam bardzo dobre wspomnienia. A co byś mogła powiedzieć chłopakom, dziewczynom, którzy zastanawiają się, czy wziąć udział w takim programie, czy warto, czy jest szansa w ogóle? Myślę, że jest warto, ale trzeba być też na to gotowym tak psychicznie, że to nie jest tak, że chciałabym pójść. Tam jednak faktycznie, no ja miałam takie szczęście, że mi się trafili super ludzie, ale rozmawiałam z uczestnikami z poprzednich edycji i tam nie zawsze było kolorowo. Tam faktycznie było jakieś podkradanie bielizn, jakieś tam robienie sobie na złość. I uważam, że na to trzeba być też przygotowanym, żeby taki program jednak człowieka trochę tam nie zniszczył w głowie, żeby tam się nic nie poprzewracało. Plus
Uważam, że taką chyba najważniejszą zasadą to jest to, aby być sobą. Bo dużo ludzi też się pogubiło i gdzieś tam, nie wiem, czy ta sława, czy te kamery tak z czasem potrafią zmienić człowieka, a jednak takie zachowanie cały czas takiego swojego ja gdzieś w głębi duszy uważam, że jest chyba najważniejsze. Dealer Hondy firma Mojsiuk Auto KM zaprezentowała nową generację Hondy HR-V. Po raz pierwszy samochód będzie wyposażony w zaawansowany napęd hybrydowy. Nadwozie nowej Hondy HR-V wyróżnia się modną sylwetką w stylu coupé oraz gładkimi powierzchniami z wyraźnie podkreślonymi przetłoczeniami. Warto również zwrócić uwagę na detale, tak jak osłona chłodnicy w kolorze nadwozia czy 18-calowe felgi należące do wyposażenia standardowego. Innowacyjnie opracowany przez Hondę dwusilnikowy układ charakteryzuje się wysoką kulturą pracy, niskim zapotrzebowaniem na paliwo, a jednocześnie dostarcza kierowcy wiele radości z jazdy. Nowy HR-V jest przykładem zaangażowania Hondy w realizację strategii Electric Vision. Zgodnie z nią do końca 2022 roku pełna gama głównych modeli sprzedawanych w Europie zostanie wyposażona w zelektryfikowane układy napędowe. Tym samym hybrydowy HR-V dołączył do modelu CR-V oraz nowego Jazza wprowadzonego na rynek europejski w ubiegłym roku. Nowego HR-V-a można już zamawiać i wkrótce odebrać. Na naszym rynku koreańska marka SsangYong oferuje trzy SUV-y. Potężny Rexton, dzielny Corando i sprytny Tivoli. Ofertę zamyka sporych rozmiarów pick-up Musso Grand, na spotkanie z którym zapraszam już teraz. SsangYong wyrasta na producenta, którego warto mieć na uwadze. Ostatnie wcielenie dużego Rextona i Corando wypadają na tle konkurencji co najmniej interesująco. Nie inaczej jest z Musso Grand, który duże możliwości łączy z atrakcyjną ceną. Kiedyś SsangYong Musso był dużym SUV-em, po kilkunastu latach nazwa modelu wróciła jako oznaczenie pick-upa bazującego na modelu Rexton. Auto może się podobać. Urzeka nowoczesnym wyglądem, na który składa się potężny grill osadzony między olbrzymimi drapieżnie wyglądającymi reflektorami. Nadwozie Musso Grand wykonane z wysokiej klasy stali umieszczono na ramie nośnej quad, zapewniając pożądaną sztywność całej konstrukcji, a tym samym bezpieczeństwo podczas jazdy. Bryła samochodu to udane połączenie użytkowo-sportowej ciężarówki z osobówką. Samochód prezentuje się bardzo monstrualnie. Jest długi 5,40 m, szeroki na 1,95 m i wysoki 1,85 m. Musso to typowy pick-up. W pierwszej kolejności myślimy o tym samochodzie jako o kandydacie do ciężkiej pracy w trudnych warunkach terenowych. I z jednej strony tak właśnie jest, ale to auto ma także swoje drugie oblicze. Musso wyróżnia się charakterystycznym projektem przodu, zdefiniowanym klasycznym tyłem pick-upa, elegancką sylwetką oraz przestronnym i wygodnym wnętrzem. To sprawia, że jest to idealne połączenie stylu, wygody i użyteczności. Rosnący rynek oraz oczekiwania klientów już dawno przewartościowały założenia producentów do projektowania pick-upów. Obok oczywistych cech użytkowych współcześnie zaskakują one komfortem, estetyką, a także wyposażeniem, którego dostępność, m.in. w obszarze bezpieczeństwa, daleko wykraczają poza kojarzone z pojazdami dostawczymi standardy. Musso niewątpliwie wpisuje się w te trendy. Wymiary przestrzeni ładunkowej zwanej potocznie paku wynoszą 1,61 m długości, 1,57 m szerokości i 57 m wysokości, co łącznie daje 1262 litry pojemności. Oznacza to, że koreański pick-up ma jedną z największych przestrzeni ładunkowych w segmencie. Wnętrze samochodu mile zaskakuje zarówno pod względem estetyki, jak i jakości materiałów. Przestronne, pozbawione surowości wpisuje się w oczekiwania europejskiego użytkownika. Poprawnie wyprofilowane fotele w pierwszym rzędzie gwarantują optymalne trzymanie boczne. Komfortowe warunki podróżowania dla 5 osób zapewnia również duża przestrzeń w drugim rzędzie siedzeń. Wnętrze prezentuje się bardzo ładnie, obsługa systemu multimedialnego jest prosta, duży wyświetlacz bardzo czytelny. Na wielofunkcyjnej kierownicy wszystko jest umieszczone bardzo intuicyjnie, ekran dotykowy reaguje błyskawicznie. Wygodne prace kierowcy gwarantuje zmienna wysokość fotela oraz regulowana w dwóch płaszczyznach wielofunkcyjna i podgrzewana kierownica. Ponadto siedzenia z przodu i z tyłu są ogrzewane z opcją wentylowania foteli przednich.
Pomiędzy analogowymi zegarami obrotomierza i prędkościomierza umieszczono 7-calowy ekran komputera pokładowego. Zapewnia dobrą widoczność i przekazuje kierowcy wszelkie niezbędne informacje. W części środkowej dominuje 9-calowy ekran sterujący m.in. systemem audio, standardowym zestawem głośnomówiącym oraz współpracujący z kamerą cofania. Poniżej umieszczono intuicyjny w obsłudze panel sterujący systemem klimatyzacji i cyrkulacji powietrza. Jest też wejście USB, system informacyjno-rozrywkowy, możliwość przesyłania obrazu z telefonu przy pomocy Wi-Fi oraz łączności Bluetooth. Drugi rząd siedzeń jest przeznaczony dla 3 dorosłych pasażerów. Duża ilość miejsca na nogi i łokcie gwarantuje wygodne podróżowanie. Schowków jest pod dostatkiem, a z tyłu pod kanapą jest duża szuflada, która pomieści naprawdę spore przedmioty. Koreański pick-up jest dostępny wyłącznie z jednym silnikiem. Musso Grand napędza jednostkę wysokoprężną o pojemności 2,2 litra i mocy 181 koni mechanicznych. Auto może mieć napęd na tylną oś lub na wszystkie koła. Do wyboru klienci mają sześciobiegową skrzynię manualną bądź automat o 6 przełożeniach. Do dyspozycji mamy 420 Nm, prędkość maksymalna to 172 km na godzinę, a średnie spalanie 8,7 litra oleju na 100 km. W aucie ważącym ponad 2 tony to wynik bardzo dobry. Musso to po koreańsku nosorożec, dokładnie tak się prowadzi, dzielnie przodu przodu. Do dyspozycji mamy w tym konkretnym modelu napęd na 4 koła i reduktor oraz w przypadku automatycznej skrzyni biegów jeszcze blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi, zawieszenie wielowahaczowe i koła o rozmiarze 18 cali. Napęd standardowo przenoszony jest na tylną oś z opcją połączenia przedniej i uzyskania pełnego 4x4. Pomocny w przedzieraniu się przez trudniejsze odcinki jest reduktor. W takich warunkach Musso Grand pokazuje swoje trzecie oblicze. Z dostawczaka z potencjałem i rodzinnego auta osobowego potrafi przeistoczyć się w niemal terenowy pojazd. Musso zaskakuje nie tylko stylistyką zewnętrzną, jakością wykonania wnętrza. Koreański producent dołożył wszelkich starań, aby pick-up nie odbiegał poziomem bezpieczeństwa i komfortu od zwykłych aut osobowych. Nad kierowcą i pasażerami czuwa szereg systemów bezpieczeństwa. Oprócz tych standardowych jak ABS i ESP, każde Musso bez względu na wersję wyposażone jest również w kontrolę trakcji, system wspomagania hamowania awaryjnego, asystenta zjazdu oraz ruszania pod górę, system monitorowania ciśnienia w oponach, system elektronicznego rozdziału siły hamowania, także system aktywnej ochrony przed dachowaniem. Najwyższą wersję wyposażenia można również zamówić z pakietem Safety, zawierającym asystenta pasa ruchu, monitorowanie martwego pola i przestrzeni za pojazdem oraz system kamer 360 stopni. Środkowa i najwyższa wersja posiada 6 poduszek powietrznych, nie odbiegając tym samym od aut, nazwijmy to, osobowych. Kolejnym miłym zaskoczeniem jest prowadzenie auta po asfalcie. Samochód prowadzi się pewnie i nie wychyla się na zakrętach. Zawieszenie piórowe zostało zestrojone w ten sposób, aby zapewnić wysoki poziom komfortu na utwardzonych drogach i by było to bardzo dobrze odczuwalne. Największe zalety można było dostrzec jednak po tym, jak zjechało się z asfaltu na polne i leśne drogi. Tam Musso radzi sobie najlepiej. Jest to prawdziwa terenówka z prawdziwego zdarzenia, która w przeciwieństwie do dzisiejszych SUV-ów i crossoverów nie boi się pobrudzić. Samochód ma ponad 20 cm prześwitu, dzięki czemu możemy zapuścić się w teren trochę głębiej i trochę dalej. Pick-up to samochód z założenia do ciężkiej pracy, ale z drugiej strony Grand Musso to komfortowy, dobrze wyposażony samochód rekreacyjny i prowadzi się jak zwykły kompakt. To wszystko w tym programie. Zapraszam na kolejny premierowy odcinek. Jak zwykle za 2 tygodnie. Szerokie i bezpieczne drogi. Do zobaczenia.